Dezerter? Pierwsze skojarzenie z dezerterem? Ludzie, patrzcie, jak wesoło cztery małpy skaczą wokoło. Taka była przeróbka kiedyś jednego z ich tekstów, prawda? Kiedy jeszcze byli we czterech. Kiedy jeszcze ze Skandalem grali. Ale to było bardzo dawno temu. No, Dezerter, wiadomo, kawał historii polskiego undergroundu. 20 lat już. 20 lat w tym roku właśnie mija, w 2001 roku. Powiem szczerze, że dla mnie największe wrażenie takie emocjonalne, pierwsze, jakie przypominam w związku z nagrywaniem i z wydawaniem. Może jeszcze nawet nie z wydawaniem, z własną, nagrywaniem własnej twórczości. To były pierwsze próby, które rejestrowaliśmy na magnetofonie szpulowym. I po prostu jak sobie potem w domu tego słuchałem, to mi się wydawało, że to jest no tak genialne, że już lepiej to chyba nie można nic w życiu zrobić. I to na mnie robiło po prostu straszne wrażenie, takie właśnie pozytywne, i to było super. Tak, to było fajne uczucie, że to jest możliwe, że my naprawdę gramy, bo w czasie, kiedy jeszcze nie graliśmy koncertów, nie było możliwości takiego odniesienia się do tego, co gramy. Tak. A gdy się postawiło mikrofony i nagraliśmy to po raz pierwszy i mogliśmy sobie tego posłuchać nie grając, tylko właśnie na taśmie, co nie było takie proste w tamtych czasach, zdobyć magnetofon, który będzie to nagrywał i dwa mikrofony, i tak dalej, tak. To rzeczywiście było to takie bardzo budujące wrażenie, że o, chyba jednak coś sensownego. Na Manhattan. Miejmy nadzieję, że nie. Że chyba jednak coś sensownego robimy. A oni sobie tak latają. Tak. My tutaj na dachu się po prostu męczymy na zimnym murku, a oni... Natomiast później takim energetycznym bardzo przeżyciem był koncert, gdy zagraliśmy to, co sobie tam przygotowaliśmy na próbach. Tak, i weszliśmy na scenę, gdzie naprzeciwko nas byli ludzie, zaczęliśmy grać i okazało się, że to jakoś kręci, że jest coś wspólnego z tym, co my robimy i jak ludzie to odbierają. Call me.
trwało bardzo długo, zanim udało się cokolwiek wydać. Nie, no, i to nie dlatego, że nie byliśmy w stanie zrobić programu czy coś takiego, tylko po prostu nie było możliwości, żeby w tym kraju nagrać i wydać taką płytę, muzykę, jaką robiliśmy. Taką muzyką jak nasz. No więc z tym się wiąże kolejne takie super przeżycie, mianowicie to, jak pierwszy raz mieliśmy sesję nagraniową w profesjonalnym studio i udało nam się wtedy zarejestrować 4 piosenki na słynny singiel, ton presowski. I to po prostu... Historia to jest w ogóle bardzo długa, bo zaczęło się od tego, że specjalnie był zorganizowany przegląd młodych zespołów, żeby można było na tej podstawie zwycięzcom zorganizować sesję nagraniową, a potem ewentualnie to wydać. No więc myśmy przeszli ten cały szlak bojowy, potem oczywiście instytucja cenzury, to taka była specjalna komórka, gdzie zanosiło się swoją twórczość i pan oceniał, czy ta twórczość w tym kraju może być wydana, czy nie może być. No więc myśmy zanieśli chyba wszystkie piosenki, jakie mieliśmy tam, nie wiem, Z40 czy Z20. I okazało się, że twórczość tego typu nie może być wydana w tym kraju. Tak, tylko 4 piosenki z tego, co mieliśmy w swoim repertuarze, są możliwe do zarejestrowania, ale pod warunkiem, że pani cenzor, bo to pani chyba była. Tak. Pani cenzor usłyszy. Usłyszy, jaka jest interpretacja takiej piosenki Spytaj policjanta albo Towarzyszu miły, bo ona nie była pewna, czy my sobie żartów nie robimy, ale jakoś udało się zmylić jej czujność, mówiąc, że my to naprawdę na poważnie i po prostu jesteśmy dobrymi obywatelami i właśnie chodzi nam o to, o co nam chodzi w tej piosence. No i pani jakoś przymknęła oko i udało się nagrać te 4 numery. I no to było też fajnie, bo myśmy mieli takie podejście do nagrywania bardzo ortodoksyjne, a mianowicie sprawdzaliśmy w domu różne brzmienia gitar i tak dalej, żeby tak się dobrze przygotować. No i najlepiej nam brzmiała gitara. Trzeba zacząć od tego, że nie było mowy o czymś takim jak wzmacniacze własne. Prawdziwy wzmacniacz do gitary, czy prawdziwa gitara, na której można bez bólu dokonać nagrań. Takiej jakości, żeby to brzmiało tak naprawdę. No więc wrócę... Ale byliśmy nastawieni do awangardowych brzmień, tak. I stąd te eksperymenty. Trzeba było coś wymyślić. Tak, wrócę do tego, co mówiłem, że udało nam się osiągnąć najlepsze brzmienie, jakie było do osiągnięcia w naszym mniemaniu, na odbiorniku radiowym. Włączaliśmy gitarę w radio się przesterowywało. Po prostu taki był rzęchot, że uważaliśmy, że to jest genialne i w ogóle tak trzeba. No i z tym radiem pod pachą poszliśmy do studia i tam po prostu Włodek Kowalczyk, który wtedy z nami nagrywał tego singla, jak zobaczył to radio, no to lekko wymiękł. Potem jak usłyszał, to za głowę się złapał. I mówi, słuchajcie chłopaki, a może by na tym marszalu, co tu stoi w kącie, byście spróbowali. My nie wiem, jaki marszal tu, człowieku, wiesz jakie brzmienie na radiu, nikt tak w Polsce jeszcze nie nagrywał, w ogóle na świecie. No ale on mówi, no fajnie, bardzo fajnie jest, ale porównajmy. No i porównaliśmy. No i niestety nagraliśmy na marszału. Każda następna płyta, jak się ukazywała, to robiła nam dobrze tutaj na sercu. Natomiast no jeszcze takie pierwsza długo grająca płyta też była związana właśnie z długim wyczekiwaniem i cierpieniem. Bo podobnie jak z nagrywaniem takiej muzyki w ogóle, to tak z wydaniem dużej płyty był też duży problem. Jeszcze trudniej. Bo to, co mówiliśmy, to była mała płytka, single z 4 numerami. Natomiast dużej płyty przez długi czas nie udało nam się wydać. Dopiero w Ameryce. No. Właśnie, musiał przyjechać Joe Kiley z zespołem DOA do Polski. Przypadkiem nas spotkać, poznać zespół i nagrania, które wówczas istniały. Zabrał te na wszystkie nagrania, wszystkie możliwe rzeczy, które mieliśmy wówczas nagrane i zmontował z tego coś na kształt albumu. Wydał to w Stanach, w zaprzyjaźnionej wytwórni związanej z gazetą, dużą punkową gazetą Maximum Rock'n'Roll. I w ten sposób pierwsza płyta Desertera ukazała się nie w Polsce, tylko w Stanach Zjednoczonych. W ograniczonym nakładzie została wydana tam, a w jeszcze bardziej ograniczonym dotarła do Polski. Czyli w ilości 5 sztuk. Ale słuchajcie, właściwie najzabawniejsze było to, że
w roku to był 87. To w Polsce w dwóch czy w jednym istniejącym piśmie muzycznym już psy wieszali na punk rocku, na Dezertera wszyscy położyli laskę i w ogóle, że to jest niemodne i w ogóle tak już nikt nie gra na świecie. I niepraworządne. No i w ogóle jest, wszystko jest źle i właściwie to możemy już zakończyć działalność. Po czym jak przyszła ta płyta z Ameryki i te dziennikarzyny nasze to zobaczyły, no to po prostu mało nie narobili w majtki, że tak źle o nas pisali, no bo jak to możliwe? Oni się tak pomylili, oni tacy fachowcy, a tu patrzcie, w Ameryce im wydali płytę. To, i to jakby było dla mnie takie bardzo satysfakcjonujące, że po prostu buractwo zostało zgłębione. Potem były kolejne płyty, w odstępach też jakoś tam no przede wszystkim, rok, dwa, przede wszystkim zaczęły się płyty studyjne, bo no ta płyta wydana w Stanach to był montaż materiałów nie do końca studyjnych, koncertowych, wszystkiego co wówczas było nagrane. Natomiast doszło do sytuacji, że zaczęliśmy nagrywać płyty w studiu. Pierwsza płyta wydana w Polsce to była właśnie już płyta studyjna i tak już zostało do tej pory, z wyjątkiem tam jakiegoś materiału archiwalnego. No ale też nie obeszło się bez ingerencji. I to było duże przeżycie, tak, nagrywanie tak, całej płyty, bo to już była poważna sprawa, kilka tygodni pracy i duże przeżycie i satysfakcja, że to udało się zrobić, bo płyta brzmiała inaczej niż wszystkie w tym kraju. No ponieważ jak zwykle musieliśmy stworzyć własne brzmienie, nie było na czym się oprzeć, zaczynaliśmy wszystko od początku, dzięki otwartemu podejściu realizatora udało się zrobić to jakoś sensownie. Natomiast po latach, gdy słuchamy tej płyty, no to trochę żal, że zdajemy sobie sprawę, że można było to zrobić znacznie lepiej i to, co na kolejnych płytach staramy się osiągnąć, to właśnie to, żeby było, żeby brzmienie było bardziej zgodne z tym, jak sobie to wyobrażamy, bo no tak, ale bardzo trudno jest to osiągnąć. Z tym się wiąże też śmieszna historia, że ludzie z zachodu, z którymi się spotykaliśmy, czy nawet spotykamy się, mają taki odjazd, że polskie punk rockowe nagrania to są fajne, ale te takie stare. Te takie, co brzmią zupełnie inaczej niż u nich. I to po prostu jest
dla nas szokujące, bo nam się wydawało, że one brzmią słabo i chcielibyśmy, żeby brzmiały normalnie, a im się to podoba, że właśnie one brzmią tak zupełnie inaczej. Że nie jest normalnie. Że nie jest normalnie i że to jest bardzo fajne. Także to tak jest a propos tego nagrywania w dziwnych warunkach. No i kolejne płyty, jak wychodziły, to każda z nich oczywiście jest przez pewien moment tą ulubioną. I tak to już się stało 11 razy. No i pewnie następna, jak wyjdzie, to też będzie ta najlepsza. Bardzo rzadko wracam do swoich nagrań starszych, ale zdarza mi się czasami, a to przeważnie w związku z jakąś tam konkretną sytuacją, że szukam jakiegoś nagrania, albo ktoś o coś pytał, albo coś jest potrzebne do, nie wiem, do wykorzystania. I jak tak posłucham jednego, tego, którego szukam, to potem przy okazji słucham też pozostałej części płyty i te płyty mi się podobają. Naprawdę, tak? Tak. Fajne są? A, no, ciekawe. Wiesz, no ponieważ chyba też będę musiał posłuchać, wiesz? Ponieważ zdarza się to raz na 2-3 lata, kiedy jakąś płytę jestem w stanie włączyć tak po prostu i ją przesłuchać, to spokojnie, mam taki do nich stosunek wtedy obojętny, jakby to były nie moje. Fakt, zwłaszcza, że na koncertach gramy tylko bardzo mały wycinek tych piosenek, bo tak to byśmy musieli grać 6-godzinne albo 8-godzinne koncerty. To fakt, że dobrze, jak upłynie dużo czasu, że, jeżeli chodzi o nagranie płyty. Ja też zauważyłem, że zaraz po nagraniu płyty na długi czas się od niej odcinam, bo już nie jestem w stanie się odnieść do tej muzyki. Tak, po tych miksach i po tych wszystkich studyjnych sprawach. Taki obiektywny. I dopiero powrót po długim czasie daje takie przekonanie czy poczucie, że coś zostało dobrze zrobione albo nie do końca dobrze. I na szczęście chyba na każdej płycie jest tak, że słucham numerów i słyszę, że to jednak jakoś kręci. Trudno mi jest powiedzieć,
co właściwie w tej chwili młodzi ludzie widzą w tym zespole. Trzeba by było się zapytać młodych ludzi. Ale myślę, że generalnie cały czas ujmuje ich jednak no, dosyć oryginalna muzyka i przede wszystkim teksty właśnie. Teksty bardzo oryginalne, prawda? Bardzo oryginalne i takie ostre. To należy zacząć od tego, że jak zakładaliśmy zespół, to nie mieliśmy takiego przeczucia, czy poczucia, czy potrzeby, żeby być prorokami i jakoś na kogoś wpływać, czy na pojedynczych ludzi, czy na całej grupy, bo chyba chodziło nam o to, żeby coś z siebie wykrzyczeć, wyrzucić. I po to chcieliśmy grać i po to były pisane teksty. Chyba nie było takiego myślenia, że musimy koniecznie znaleźć sobie odbiorcę. Nie, wiadomo, że działanie zespołu nigdy nie było koniunkturalne. Myśmy nie robili tego, bo była taka potrzeba na tak zwanym rynku, tylko robiliśmy to, co chcieliśmy robić i robimy nadal. Właśnie robimy to, co my uważamy za słuszne i to, co nam się podoba. Ale co za tym idzie, dzięki takiemu podejściu jakby więź między nami a publicznością się jakaś tam nawiązała dawno temu i ona się utrzymuje. I to jest więź taka nie na zasadzie zespół i fani zespołu, jak to się dzieje w przypadku tam jakichś popowych tam gwiazdek, tylko taka raczej, nie wiem, koleżeńsko-przyjacielska jakaś na zasadzie wzajemnego porozumienia. Że to, co my gramy i śpiewamy, jest doskonale rozumiane przez odbiorców, ponieważ nie gramy piosenek jakichś ładnych, przebojowych i tak dalej, więc nie ma możliwości, żeby to był odbiór na zasadzie, że komuś coś wpadło w ucho, tylko raczej jest to przemyślane. To, że ludzie tego słuchają, to myślę, że świadomie wybierają. I dowodów na to jest sporo, bo no takie, prawda, stosy listów, które przychodziły od ludzi, że dziękują nam za to, że jesteśmy, bo im jest łatwiej dzięki temu żyć. No oczywiście traktujemy to tak no bez przesady, bo wiadomo, że to pod wpływem emocji ludzie tam różne rzeczy piszą, no ale parę matur na naszych tekstach zostało napisanych w Polsce i to jest, uważam, zajebiste, bo okazuje się, że to jest taki wymierny przykład tego, że coś komuś daliśmy tak naprawdę. Znaczy po prostu zdał maturę no, z polskiego. On napisał o tym, co wiedział, o tym, co znał i to jest super. To naprawdę no, znam takie trzy przypadki konkretne i słyszałem jeszcze o kilku, więc to jest fakt sprawdzony. Też kilka prac magisterskich na podstawie tekstów Dezertera w ciągu tych 20 lat zostało napisane, także to też jest super. Yeah.
szukam, ale nie znajduję. Wrócę do miejsca, gdzie się miło żyje. Patrzę wam w oczy i wiem, co powiecie. Jest napisane, szukajcie, a znajdziecie. Za ścianą, razem młodzież jest piękna. Podnoście bez kotyki, bo wypłaście prezydenta. Masz nowe rytmy, krała talent skarży. Bo nie chcą nam dać, bez tutaj przeżyć na ten. Świat jest piękny, a ludzie wspaniali. O, fajny zespół. No, ale oni wtedy się jeszcze Deserterem nie nazywali. Nazywali się SS20. No i tak siedzę sobie, słucham i nagle, wiesz, nie wiem, kiedy wcześniej, kiedy później dostałem takiego olśnienia. Po prostu oni śpiewali o takich rzeczach, które się działy gdzieś bardzo głęboko we mnie, były w mojej głowie i nikt przedtem nie był w stanie tego w ten sposób wyrazić. Pamiętam, że normalnie kompletnie odleciałem na piosence musisz być kimś, musisz chodzić do szkoły, ty gnoju pieprzony, albo mówią ci, że jesteś szmata, czuję się jak psychopata i tam, wiesz, w pewnym momencie zaczęli grać piosenkę zespołu Perfect, pająk rozpiął sieć, na tej desce co, król zasiada sam, a ja na to wszystko sram, nie? To dla mnie to była rewolucja mentalna, po prostu, wiesz, mógłbym to porównać z czymś takim jak, nie wiem, zesłanie łask świętych przez Archanioła Gabriela. To po prostu tak zajebiście przełomowy moment w moim życiu, że od tej pory postanowiłem, że będę punkiem, nie? No, kiedy się pojawiło hasło punk, to wiele osób z naszego pokolenia, bo w Polsce to się pojawiło tam około roku 80. Wyczuła, że to jest coś właśnie, coś dla nich. No, to jest takie obalenie schematów i tych zatwardziałych struktur, które w Polsce były szczególnie zatwardziałe i schematy były szczególnie schematyczne. W związku z tym to jakby otwierało ludziom oczy, poszerzało horyzonty na spojrzenie i na świat, i na to, co się robiło wokół, i co najważniejsze, na muzykę i na to, jak się ją robi i kto ją robi. Przede wszystkim dawało jakąś alternatywę dla szarego, codziennego, bezsensownego życia, które się w tamtych czasach toczyło naokoło. I w Polsce był to właśnie bunt przeciw takiemu bezsensowi i beznadziei, jaka była naokoło. Trochę inaczej niż na Zachodzie, gdzie był to często bunt przeciwko nadmiarowi dobra, dóbr materialnych, konsumpcji i tak dalej. Nie, myślę, że to jakby podłoże. Ale wątek był wspólny, taki artystyczny. Generalnie, że chodziło właśnie o to, że najważniejsze jest to, żeby robić swoje, żeby jakąś własną swoją wolność wypracować i móc patrzeć, znaleźć jakąś swoją drogę, która niekoniecznie pokrywa się z tym, z tą drogą, którą idzie większość społeczeństwa. Ja myślę, że ten bunt przeciwko bezsensowi, jak to nazwałeś, że ten bezsens... Beznadziei. Ta beznadzieja tam była inna od beznadziei tu, ale była, myślę, dla młodych ludzi bardzo podobna. No tam ten system zachodni był inaczej skonstruowany, ale młodzi ludzie też mieli słabo. No tak, zwłaszcza... Tylko że tam było bezrobocie, a tu nie było problemu z znalezieniem pracy, był przymus która pracy. Była bez sensu. Nie, no tam było bezrobocie, to był przymus pracy. No generalnie chodziło o to, że młodzi ludzie, wówczas młodzi, mieli wielką potrzebę zaprotestowania przeciwko wpieprzaniu się państwa w ich życie po prostu i to, żeby mieli większą możliwość podejmowania własnych wyborów i robienia tego, co chcą po prostu. I akurat punk rock spełniał te wszystkie wymogi, jakby takie, no, w cudzysłowie, ideologiczne i dzięki temu to zaistniało na tak szeroką skalę.
brudną bestią żyjącą z brudem. Zostałem stworzony bez udziału mojej woli. Pocienia tajnej fabryki Coca-Coli. W wyniku badań na bezsensę istnienia. Poczęto istotę niezdolną do myślenia. Nauczono mnie jeść wyłącznie w agonadzie. Pożeram więc ludzi stojących przy kasie. Robotnicy w fabryce, policjanci na ulicy. Może je w więzieniach, a też się podszymiach. Jest prawo i porządek, zamiast pełny mieć żołądek. Telewizja nie kłamie, uwierzcie reklamie. Nigdy się nie myję, nie używam wody. Wolę kosmetyki ze zmielonej krowy. Spryskuję swoje ciało dezodorantami. Ubrania posypuję najpierwszymi prążkami. Piję tylko z puszki benzoesan sodowy. Ekstrakty, konserwanty, fast fosforowy. Przy użyciu najnowszej generacji komputera potrafię zmienić teksturę z hamburgera. Robotnicy w fabryce, policjanci na ulicy. Twoje jedzenie na tych się podziemia. Jest prawo i porządek, chcemy pełny mieć żołądek. Telewizja nie kłamie, uwierzcie reklamie. Wczoraj, że jestem potworem, ohydną bestią ziejącą z brudem. Zostałem stworzony bez udziału mojej woli. W podziemiach tajnej fabryki Coca-Coli. Przychodzę z miasto, idę pewnym krokiem. Przerażeni ludzie omijają mnie bokiem. Wszystko co robię jest kompletnie chore. Zdawało mi się wczoraj, że jestem potworem. Robotnicy w fabryce, policjanci na ulicy. Złodzieje w więzieniach, a wyżsi podziemiach. Jest prawo i porządek, chcemy pełnie mieć żołądek. Telewizja nie kłamie, uwierzcie reklamie. W sferze takiej muzyczno-artystycznej też chodziło o uzyskanie jak największej wolności twórczej i na jakby wyrażaniu swoich emocji w sposób nieskrępowany. Co akurat no, w naszym przypadku zaowocowało tym, że nie umiejąc grać na żadnym instrumencie, byliśmy w stanie założyć zespół i po prostu grać piosenki, no, i śpiewać teksty takie, jakie chcieliśmy. Może nie od razu na pierwszej próbie, ale... No, może na 20. Ale szybko poszło, tak. Ale to było po prostu super, no, to był taki zastrzyk energii i taki powiew jakiejś nadziei, mimo haseł No Future. Że chciało się po prostu coś robić, chciało się... To był jakiś sens po prostu. I z tym mi się kojarzy punk. Znaczy... No, trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że czas płynął, zespoły powstawały, zaczęło się to wszystko rozkręcać na zachodzie dzięki komercjalizacji i temu, że po prostu był swobodny rozwój tego typu kultury, bo powstawały kluby, skłoty i tak dalej, mnóstwo miejsc do grania. No, ale to nie zespoły. Komercjalizacji, tylko no, raczej możliwości sensie, no, tego, że tak. Zaczął się szeroki rozwój alternatywnej kultury. Ale moda kultury też się zaczęła. Moda i konsumpcja dochodząca do tego, że zaczęło to być pojmowane bardzo powierzchownie. Jeśli chodzi o pieniądze, to przede wszystkim przez ten czas, kiedy zespół trwa, zmieniły się pieniądze w tym kraju, zmieniły się w ich obieg i w ogóle to co znaczą, bo jak zaczynaliśmy za komuny, to nie było mowy o tym, żeby mieć z muzyki pieniądze, ponieważ to przynajmniej z takiej, jak my graliśmy, ponieważ było to blokowane na przeróżne sposoby. Oraz nie o to nam chodziło, tylko o to, żeby w ogóle próbować grać, funkcjonować, nagrać płytę czy zagrać koncert, bo to też nie było tak łatwo. Nigdy zespół nie działał w ten sposób, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy, bo to pewnie czasami jest takie problematyczne. Natomiast po tym, jakie płyty nagrywamy, jakie gramy koncerty i jakie piosenki śpiewamy, to chyba widać od razu, że to nie jest nastawienie na to, żeby zarabiać kasę. No, pieniądze, jeśli są,
pojawiają się wokół zespołu w związku z tym, że to my gramy, albo to my nagraliśmy płytę, a nie kto inny, no to wiadomo, że te pieniądze należą się nam. To nie są duże pieniądze i od kilku lat, dokładnie od trzech, nie jesteśmy już w stanie utrzymywać zespołu tylko z tego, że gramy koncerty. Natomiast no wiadomo, że to jest tak, jeśli coś się stworzy, coś się wymyśli, no to jakby te pieniądze należą się temu, kto to stworzył. No nie przypadkowemu jakiemuś, nie wiem, komuś z zewnątrz.
w ogóle ekologia, odniesienie do natury, takimi rzeczami ludzie zaczęli się interesować i taki temat jak wegetarianizm był naturalną konsekwencją poszukiwań nowego sposobu życia, jakiegoś takiego bardziej sensownego, który i też bardziej zdrowego. W połowie lat 80., może nawet w pierwszej połowie lat 80., wśród właśnie punkowskich załóg pojawiły się pierwsze oznaki takiego zainteresowania sprawami żywienia. Alternatywnego życia w ogóle. Tak, no, a z tym się wiązały sprawy takie jak alternatywna dieta, czy filozofia, która to... który jest u jej podstaw, tak. Taki temat jak wegetarianizm w świadomości społecznej nie istniał i ludzie, którzy nie jedli mięsa, to byli jacyś odmieńcy, fanatycy, degeneraci i nienormalni. Tak. No więc trzeba tutaj rys historyczny krótki nakreślić, mianowicie w Polsce lat 80. to były kartki na wszystko. To znaczy w sklepach nie było nic. Ale i jeszcze przede wszystkim na mięso. Ludzie zamiast produktów dostawali takie małe karteczki i tam było napisane 20 deko szynki, pół kilo boczku, tam 4 kilo wołowiny bez kości albo... No nie, no 4 kilo to nie było, tam było pod kilkaset gram zdaje się. No to 200 gramów wołowiny z kością i tak dalej, i tak dalej. No i my jako obywatele dorośli, bo mieliśmy już po 18 lat skończone, dostawaliśmy również takie kartki. No i nie chcieliśmy z nich korzystać, co wówczas było traktowane jak jakieś w ogóle, jakieś świętokradztwo. Jak to? Dają wam tutaj 20 deko wołowiny bez kości i wy... Depczecie tę świętość. Tak. No. Odrzucacie. To były jaja, no umówmy się. Ale jakoś tak uparcie w to... Wniknęliśmy w ten wegetarianizm i nam zostało na całe życie. Znaczy, tak to, myślę. To chyba wyszło jakoś naturalnie, bo pomijając te wszystkie sprawy ideologiczne czy społeczne i tak dalej, okazało się, że to jest naprawdę zdrowy sposób na życie i takie poczucie, że nie przykłada się ręki do całego tego przemysłu, który wyglądał, szczególnie w naszym kraju, wyglądał na chory. To poczucie dawało jakieś takie dobre samopoczucie. I stąd chyba się powstał pomysł na taką piosenkę jak Pierwszy Raz i na to, żeby zrobić do niej klip, który między innymi będzie pokazywał ten bezsens całego przemysłu mięsnego, a to było najprościej osiągnąć poprzez pokazanie tego w sposób dosłowny. Znaczy, był taki czas, że akurat mieliśmy szansę zrobić klip samodzielnie. Znaczy, założenie było takie, że ponieważ ludzie nie kojarzą kotleta na talerzu z tym, że kogoś trzeba zabić i to rozszarpać potem i pokroić i w ogóle zrobić z tym jakieś straszne rzeczy. Przed tym jeszcze ugotować. Nie, później ugotować. Najpierw rozszarpać. Różnie, są różne szkoły, tak. Mniej lub bardziej okrutne, ale zawsze jest śmierć. Kończą się śmierć. Zawsze jest w tym śmierć zaangażowana i to też miało dla nas znaczenie. No w każdym razie ustaliliśmy, że warto zrobić taki klip i zrobić do niego taką piosenkę w miarę ładną, która po pierwszej zwrotce, a nawet po drugiej, to jeszcze właściwie nie wiadomo, o co w niej chodzi. Ale już na pewno nie o zabijanie. No i zrobiliśmy klipa, to był pierwszy klip nasz tak naprawdę i pierwszy klip zrobiony samodzielnie przy pomocy naszych przyjaciół. Jarek Szoda tutaj był głównym winowajcą tego klipu. Trudno było bardzo znaleźć rzeźnię, która by się zgodziła na sfilmowanie procederu. I pamiętam, że musieliśmy zapłacić za to, żeby nas wpuścili. No i zapłaciliśmy. My z Robertem jako wegetarianie zespołowi stwierdziliśmy, że tam nie wejdziemy, natomiast był jeden niewegetarianin, który tam wszedł i potem został wegetarianinem.
A staraliśmy się, żeby ten klip nie był drastyczny, żeby pokazać jak najmniej tego, co tam było, bo materiał był tak po prostu brutalny, że myślę, że nikt by tego nawet... Nie to, że ludzie by nie chcieli tego oglądać, to nikt by tego nie puścił. No i zostało niewiele tej krowy i w tym klipie, i pod pokręceniu. I myślę, ale okazuje się, że i tak jest to odbierane jako klip drastyczny. Więc jest... No to ci, co mają słabsze nerwy, niech nie patrzą. Propozycję grania w Dezerterze dostałem jakieś 2 lata temu. Zadzwonił do mnie Krzysiek, że szukają basisty. To jako, że
Nie ukrywam, że bardzo lubiłem ten zespół jako młody człowiek i że znaliśmy się jako ludzie bardzo długo. Bo pierwszy raz spotkaliśmy się gdzieś w 86 chyba roku albo 7, nie pamiętam, to był ostatni koncert Dezertera ze Skandalem w Szczecinie. Tam żeśmy się poznali, także znaliśmy się jako ludzie. Znałem ich muzykę, także nie miałem problemu z opanowaniem materiału, gdyż jako zagorzały fan pierwsze płyty znałem doskonale. Później dostałem następne, zrobiliśmy kilka prób i zaczęliśmy grać. Jakoś to wszystko potoczyło się zupełnie bez bólu i naturalnie. Po pierwszych koncertach myślę, że już było wiadomo, że zostanę w zespole. I tyle. Udało się zrobić płytę, po której nie słychać, że było inaczej niż przy poprzednich płytach. Myślę, że jest żywe granie, jest dynamicznie. O czym świadczy to, że na koncertach, gdy gramy numery z nowej płyty, nie ma jakiegoś takiego... Nie ma różnicy w porównaniu z tym materiałem, który jest z innych płyt. I to jest przyjmowane bardzo pozytywnie chyba, prawda? Proszę. Myślę, że to o niej świadczy, że ludzie, którzy jej posłuchali i na koncertach reagują na to bardzo pozytywnie. Płyta się nazywa Decydujące Starcie, co wcale nie oznacza, że jest ostatnia, tak jak mówiłem. A raczej miała być naszym takim na początku trochę rozliczeniem z tym, co robimy i nie było pewności, co dalej będzie, ale potem się okazało, że właściwie należy ten tytuł zmienić w żart, więc zrobiliśmy to. Taki lekki żart. W każdym razie na żywo wykonujemy to wszystko we trzech. I Jacek się bardzo ładnie znalazł w nowych numerach. Równie ładnie jak w starych zresztą. Ktoś kiedyś powiedział, że jak się dowiedział, że gramy we trzech, że to jest niemożliwe, żeby trzy osoby tyle hałasu były w stanie zrobić. Myślał, że jest raz pięć.
związku z tym, że rzadko się zdarza, że nasze klipy są puszczone w telewizji, zrobiliśmy to tak, że umieściliśmy go tylko na płycie i każdy, kto chce zobaczyć klip Desertera, może włożyć płytę do komputera, zobaczyć go sobie w komputerze. Natomiast trudno jest obecnie znaleźć kanał, który chętnie będzie puszczał tego typu muzykę, więc jak na razie nie ma wersji telewizyjnej. A i nie wiem, czy będzie. Jak myślisz? A jaka to jest wersja telewizyjna? No taka, żeby puszczali w telewizji. Nie taka, którą układasz do komputera, która jest nagrana na płycie, tak jak ale ten. Ale na taśmie jest przecież. Tak, ale nikt tego nie puszcza. Nie ma to. No. Nie ma to do końca.